Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc dowiedzieć się dokładnie o co Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać siarcy kapłanom i całemu sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z Faryzeuszów, Wołał Paweł przed Sanhedrynem, jestem faryzeuszem bracia i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, podziewam się zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozłamu wśród zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania. Ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Powstała wielka wrzawa. Zerwali się niektórzy z uczonych w piśmie spośród faryzeuszów, wykrzykując wojowniczo nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. A jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł, kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun. Obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy ukazał mu się Pan. Odwagi powiedział. Trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie zaświadczył o mnie, tak jak dawałeś o mnie, świadectwo w Jeruzalem.